Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Days Gone. Kontynuujemy tutaj przygodę i teraz właśnie idziemy odzyskać nasz motocykl, który gdzieś tam zostawiliśmy na autostradzie. Tylko chyba musimy niestety pójść z buta. Zróbmy sobie właśnie tutaj szmelc. Dobra, nowe przedmioty. Weźmy sobie tą kuszę, bo wcześniej już ją wziąłem, ale widocznie tego nie zapisało. Okej, dobra. Pozbierajmy sobie amunicję. Jakieś tam bełty. No, bo pewnie będą jakieś świrusy albo coś. A kusza może być bardzo ciekawa. O, biegnij, biegnij, biegnij. Buzer, z twoją ręką nie jest dobrze. Kurwa mać. No nie jest muszę dobrze. Coś na jego rękę. Złom się tutaj przyda. Coś, kurde, ze sterowaniem się pokiereszywało. Przejdź szybko przez bramę kryjówki, by uniemożliwić coś tam, coś tam. Co jest, kurde? Buzer, nie śpisz? Ej, tam jest jakiś gość! Co tam? Właśnie widziałem, jak ktoś kręci się koło kryjówki. Że co? Co tam robi? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę, czy jest ich więcej. Biegam bez ubioru. No dobra, mam kuszę, dobra, uff. Bo już myślałem, że jesteś poblokowany. Gdzie on lezie, kurde? Oczyść obóz łupieżców. No pięknie, kurde. Skubani. O, tam świrus. Dobra, spróbujmy ich jakoś tak zdjąć. O, cholera jasna. Muszę przeładować. Au. Dobra, jednego mniej. Przytrzymaj. O kurde, jestem tutaj mocno pokiereszowany. Nie wiem, ile ich jest. Dobra, nie chcę zwracać. Dobra, jeszcze raz tutaj się schowajmy. Cholera, zaraz przyjdą tamci. Cholera, nie mogę trafić. Dobra, setkę. Amunicja.
Chyba ostatni magazynek został. Cholera, nie mam już nic. Zostało jeszcze dwóch. Aj, kurde. Praktyka z 7 Days zrobiła swoje. To jest wróg czy nie? Bo nie wiem, czy to jest lampka. Dobra, to jest wróg. Myślałem, że po prostu lampka sobie wisi. Okay. To już wszyscy. Wow. No to było intensywne. Trzeba przyznać. Sukinsyn. Wara od góry Oliri. Przyda się. Buzer, znalazłem ich obóz. Tylko kilku włóczęgów, którzy chcieli zająć nam kryjówkę. A nie mówiłem? Pora pomyśleć o przeprowadzce na północ. Najpierw trzeba ogarnąć ci łapę. Potem pogadamy o ruszeniu w trasę. Idę do motoru. Bez odbioru. Pozbierajmy ich tutaj. Coś mi się wydaje, że jednak nie zdążę przed zmrokiem. Gdzie oni byli? Tego już sprawdziłem. Oni byli gdzieś tutaj właśnie. Kolejne trofeum. Już ci się nie przyda. Zobaczymy, jak będzie się z tego strzelać. Szybkie przełączenie broni. Wciśnij 1, 2, 3, żeby szybko przełączyć się na broń podstawową, broń dodatkowa, broń specjalna. Okej. Okay. Więcej nabojów. Bo już mamy max. O, tu w ogóle amunicji nie mam do tego. Ale lipa. Wirusy. Okej. Trzeba będzie tutaj jakoś przejść sobie laskiem. Cholera, dużo ich. Tędy chyba nie przejdziemy. Musimy przejść jakoś... górą? Nie ma co się spieszyć. Trzeba tutaj powoli, z wyczuciem. Co prawda skradanki nie są jakąś moją silną stroną, ale jakoś sobie tutaj poradzimy. Ej, grzybki. Bo... jakieś wirusy, to zaczyna kurwa padać. Czemu tu ciągle pada? Gdzie ja jestem? Muszę być już blisko. Panie, jeszcze jest pan daleko. Spróbujmy tutaj właśnie przejść niepostrzeżenie. Oni mnie na razie nie widzą, to dobrze. Nie zamierzam z nimi tak walczyć. Muszę się dostać do motocykla. Coraz bliżej. Oj. Oj. Nie.
O! Lecz się, Kamil, lecz się! Dobrze. Cholera, to są tylko dwa zombiaki. O, cholera. To nie będzie takie łatwe. Widzę, że już kij się kończy. Muszę go znaleźć. No, dziecinko, gdzie ty kurwa jesteś? Jeszcze 70. No, 40. No w końcu. To tu go zostawiliśmy. Sprawdźmy tutaj, czy coś znajdę ciekawego. Max, dobra, to nie. Dobra. Apteczka się przyda, o panie, jeszcze jak. Czekajcie, muszę sobie zrobić bandaże. No i co? Był motocykl? Nie ma motocykla. Ha, ha, ha. Ktoś ją zajumał. Kurwa! Niech się Copeland! Ej! Ty jesteś z obozu Copelanda! Nie mój motor, kurwa! Ej, stój, czekaj! Możesz, ty! Nie zabrałem ci maszyny! Słowo! Nie zabiję cię! Przestań uciekać! Jezu Chryste! Pytaj Copelanda, ja nic nie wiem! Hej! Chcę tylko mój motocykl! Nic nie zrobiłem! Możesz, kurwa! Dobra, to teraz cię zabiję. Kurze, jesteś tam? Tak, masz swój motocykl? Nie. Ludzie Copelanda zdążyli go zgarnąć. Idę do jego obozu. Wikon bez odbioru. Cholera. Gdzieś ty uciekł. Ja pierdzielę tej. On sobie przebiega jak gdyby nigdy nic, a mnie oczywiście muszą. Cholera. No chyba nie będą zbytnio zadowoleni z tego faktu. Copeland. Jakiś skurwiel podjebał mi motor. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Musisz pogadać z Mati. Dobra. Właśnie do niego szedłem. Tu mamy jakiś obóz po prostu. Proszę. Handlarz. Jest jak bumcyk. Hej, Manny. O, dawno cię tu nie widziałem. Albo byłem zbyt zajęty. Pracuj ciężko, a dostaniesz michę. Tak, życie obozowicza. No, życie obozowicza. Czytałem kiedyś książkę. Zen i sztuka naprawy motocykli. Znasz ją? Nie, nie miałem czasu na czytanie książek w dawnych czasach. No, prowadziłem warsztat. Farewell. Kazałem ją przeczytać mechanikom. Bycie mechanikiem wymaga wielkiego spokoju umysłu. Spróbuj pracować z pustym brzuchem. Na pewno się skupisz. Manny, szukam motocykla. Serio? O. Tego nie chcesz. A czemu nie? Dopiero co go przywieźli. Jakiś durny sukinsyn porzucił go w syfie, żeby zardzewiał.
Do tego go zajeździł. Ten głupek chuja wiedział o motocyklu. Tak mówisz? No, mówię ci. Był strasznie zniszczony. Znaczy, rozłożyliśmy go. Nawet nie miał pompy paliwowej, aby się przydała. O, stary, pompy paliwowej. Takie jak ta? No tak. Właśnie takie, man. O, okej, okej. Widzisz, kiedy mówiłem głupek, miałem na myśli tych głupków, którzy przywieźli maszynę. Wiesz, nie przywiązali jej porządnie, przez co cały czas odbijała się na pasę i... Dick, pogadajmy. Rozpierducha tutaj była. Wczoraj oberwaliśmy. Znowu wyjrzyści. Już dwa razy tu byli. Mówimy, że szukają siebie i zera. Wiesz jak jest. Ludzie w syfie mówią różne rzeczy. Ach, mam iść za tobą, dobra. Bo nie wiedziałem właśnie. No? Trofea? Ludzie tutaj dbają o swoich. Po kilku dniach bez jedzenia... Sam wiesz, jak jest. W jeziorze nic nie ma? Łapiemy trochę pstrągów. Do jeziora spływa woda z roztopu. Nikt go nie zarybia i wkrótce nie będzie czego łapić. Chyba wszędzie tak się dzieje. Za dzieciaka przyjeżdżałem tu polować ze staruszkiem. Budowaliśmy ambony myśliwskie, kładliśmy na dole lizawki i jazda. Czasami mieliśmy tyle dziczyzny, że nie mogliśmy tego przejść. Z tego co wiem, kiedyś takie zabawy były nielegalne. Wiesz, ojciec uznawał jedno prawo. Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Szkoda, że nas teraz nie widzi. Ameryka, kraina wolności. Bez dwóch zdań. Widziałem ostatnio Leona. Tak? Miał mi coś przywieźć. Tak mówisz. Ludzie tutaj bardzo cierpią, Dick. Ach, Leon. Tak mówiła, że zniknął. Nikt go nie widział. To może tak. Znajdź jego skrytkę i wróć do mnie. Do mnie, Dick. Jeśli tak zrobisz, wiesz. Zobaczymy, co dalej. Motocykl, który twoi ludzie ukradli, a potem rozbrali na części. To zło, Dick. Zło. Aha. Będę to miał na uwadze. Fajna czapka. Co? Nie, ta. Trzymaj łapy przy sobie. Wyluzuj. Leon nosił taką czapkę, nie? Kup, przysięgam ci, że... Dosyć. Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Kup! Kurwa. Okej. I tak tu jestem, więc czego chcesz? Co mi się podoba? Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry O'Leary. To nie twoje podwórko? Nie, nie moje, ale zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem. No i mamy pierwsze zadanie, czyli mamy tutaj taką osadę, gdzie możemy się na przykład przyczaić. Oczywiście mamy wokół te rzeczy tutaj do przejrzenia, zobaczenia. Teraz nie zabierze naszej broni, prawda? Prawo do noszenia broni. Dobra, czyli poznaliśmy gościa o imieniu Cole, jakby dowódca. A my po prostu idziemy wykonać kolejne zadanie. Idziemy według znaczników. O, jest motocykl. Dick. Czekaj. Chciałem cię tylko przeprosić. Nie wiedziałem, słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem dłubiąc przy tym motocyklu? To był motocykl włóczęgów, Manny. No wiem. Wynagrodzę ci to, przysięgam. Zrobiłem coś nowego.
To gówno nazywasz motocyklem? Wiem, to nie jest... Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, co z moim customowym bakiem, man? Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam. Zejdź mi, kurwa, z drogi. Patrz, mówiłem ci, ja... Okej, misja wykonana. Zaufanie, tutaj walczymy o zaufanie. Okej, ostra jazda, cel Bowser i ja. Nie ruszamy na północ, dopóki nie naprawię motocykla i nie zdobędę lepszego sprzętu. 7% bez spoczynku, 10% łowca obozów łupieżców. Nie zrobiłem. Dobra, mniejsza z tym, Manny. Nowy punkt umiejętności. Motoru nie stało. Było oczy... No właśnie, tak też myślałem. Walka w zwarciu, walka dystansowa, przetrwanie. Co my tutaj mamy? Oko do szczegółu. Wydłuża czas wyświetlania ikon survivalowego widzenia. Cofnijmy. Skupiony strzał. Umożliwia użycie skupienia podczas celowania z broni dystansowej. Walka w zwarciu. Ach, tu jest zablokowany. Naprawy polowe. Coś by mi się przydało, tak na przykład na regenerację. To tam nie. Dobra, weźmy może jednak tutaj naprawy polowe. Całkiem sporo rzeczy jest tutaj do opanowania. Można teraz naprawiać broń białą. Naciśnij S poziomu koła przetrwania, żeby naprawić stworzoną broń białą przy pomocy złomu. Okej. Fantastycznie. Driftowanie. Podczas przyspieszania przy użyciu UW stuknij spację, żeby wykonać drift. Driftowanie podczas skręcenia pozwoli ci szybciej brać zakręty. A, przepraszam. Jeśli stracisz motocykl, utopisz go na dnie jeziora, zrzucisz z klifu albo zgubisz gdzieś w dziczy w rejonie Farwell, ale wciąż jesteś w okolicy, możesz użyć mapy, żeby sprawdzić go w pobliskiej lokacji. Dobrze. Buze, jesteś tam? Jest. A jak się trzymasz? Jak ręka? O, driftowanie. Będzie dobrze. Niezłe. Dobra, no podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Poszukam tych sterylnych bandaży i maści czy czegoś. Jasne. Dobra, jak chcesz. Przejdę się, sprawdzę, czy wszystko. Buzer, nie, nie. Masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywaj, jasne? Będę najszybciej, jak się da. Może... W sumie chyba... Nie wiem, może... Może przydałoby się coś na ten mur. Dobra, jasne, jasne. Spróbuję coś znaleźć, w sumie... R, szybki zapis. Jest coś takiego jak... Jak szybki zapis, fajnie. Dobra, jest. Punkt kontrolny Niro. Teraz muszę znaleźć coś na tej jego rogu. Pyk! Dobra, jednego mniej. Cholera. Broń biała znajdowana w terenie łatwo ulega zniszczeniu. Podczas walki zwracaj uwagę na wskaźnik wytrzymałości broni. Kiedy pojawi się giełda migająca na czerwono, oznacza to, że broń ulegnie zniszczeniu po kilku ciosach.
No i właśnie się rozdupiła. Jejku. No są dosyć mocni. To nie jest tak, że pacnę kurde dwa razy i po problemie. Gdzieś był jeszcze jeden delikwent. Dobra, jest tam. Przywróć zasilanie mobilnej jednostce. Dobra. Spróbujemy się jakoś na niego zaczaić. Cholera, jeszcze jeden jest. Shit! Biegnij, 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 biegnij! Ach, cholera. Ach, miało być bezszelestnie i co? Nie udało się. Tutaj na pewno będzie amunicja. Dawaj. Dobra, trzeba przywrócić zasilanie. Pohasamy sobie, zobaczymy gdzie co jest. Oczywiście zaczyna być ciemno. Zaraz pewnie będzie nieciekawie. Miejmy nadzieję, że jak jest noc, to zombiaków nie będzie aż tyle. Bingo, mam cię. Jedna szmata. No dawaj, suki synu, działaj, działaj. Muszę skołować benzynę. Benzin. Dobra, jest no nie, to jest apteczka. Czy to czasem nie było coś takiego, żeby wyciągać benzynę z tych? Z nie z radiowozów, tylko z samochodów? To nie było tutaj? Że nie brało się paliwa? Na, maksymalna ilość. Co my tu mamy? Znajdź paliwo do generatora. No szukam tej pali... Aha! Dobra. Coś tam benzyny jest, słyszę. Naładuj. F. No to jazda. Bul, 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 bul. Teraz powinno odpalić. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Szybko! Ała! Grubo. Ja.
Byłem przekonany, że jeszcze jeden tutaj jest głośnik, ale dobra. Nie było tak źle. Sterylne bandaże. Gdzie oni mogli trzymać coś takiego? Mogę zamknąć? O, pięknie. Tak, sterylne bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko podrzucić to Boozerowi. O, witam. Infektor Niro. Infektory Niro można znaleźć w mobilnych jednostkach medycznych w punktach kontrolnych Niro. Dzięki nim na stałe zwiększysz swoje zdrowie, kondycję lub skupienie. A, dobrze. Co to takiego? Sprzęt Niro? A, nie jestem pewien. Kondycja. Zwiększamy sobie kondycję. Towar. W sumie czemu nie? Nasza jednostka szykuje się do ewakuacji. Dosłownie kilka minut temu dowiedziałem się, że nasza praca tutaj to strata czasu. Całe setki zarażonych nadchodzą tu autostradą z Ferły. Nie powstrzymamy ich. Przejęli się. Uciekać! Wycofujemy się! Dobrze, już idę. Wycofać się! Nie! Czekaj! Nie, oni nic nie zrobili. Trzeba było się zmyć z kumplami. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. O, to pewnie ty. Technologia IPCA. W porządku, wygląda na to, że to chyba wszystko, aczkolwiek tutaj jest jeszcze jakaś taka ciekawa ikonka. Co to oznacza? Save? Aha, tutaj się mogę przespać. Ale czy ja chcę spać? Nie, wolałbym od razu pojechać do Bowsera i zawieźć mu te bandaże. Boozer, jesteś tam? Boozer, niech cię szlak, odpowiedz. Nie odpowiada. Zapisywanie gry motocykl. Żeby dokonać szybkiego zapisu gry przy motocyklu, przytrzymaj R. Funkcja ta nie działa podczas walki i wykonywania misji. Gdzie on polazł? Okej, dobra. Jedziemy. Muszę się, kurde, jeszcze przyzwyczaić do tego sterowania, bo nie należy do łatwych. O kurde, nie tutaj. Walka lub ucieczka. Czasami najlepszą strategią jest wziąć nogi za pas. Jeśli masz dostępną kondycję, naciśnij shift, żeby biec sprintem. Lecim do Bowsera. Hopie, jak się trzymasz? Miejmy nadzieję, że zdążyliśmy. Dobra, jesteś. Hej, Boozer, wiesz, znalazłem ci coś na łapę. Boozer? Kurwa. Boozer! Hej! Kurwa, mać! Kurwa, Dick. Mogłem cię ostrzelić, ten głupi. Słuchaj, poczekaj. Daj obejrzeć rękę, dobra?
Nie, zostaw. No już, radę. Pokaż mi ją. Dam dobra. Radę. Kurwa. Tylko Dick. Dzięki, bracie. Ja wyjdę z tego, nie? Nic mi nie będzie. Spierzchniali w podskokach. Misja wykonana. Obóz komplenta? To mój brat. Cel muszę utrzymać Bowsera przy życiu. No muszę. Nie ma głodujących patriotów. Zlokalizuj obóz wypadowy przy wieży radiowej w Kaskadzie. Cascade. Może się jednak prześpię trochę? Zregeneruje się. Sen. Korzystaj z łóżek w bezpiecznych miejscach, takich jak bunkry czy kryjówki, by spać i przyspieszyć upływ czasu. Niektóre z wyzwań, na przykład oczyszczanie stref lęgowych, umożliwia różne podejścia w zależności od pory dnia. W pobliżu łóżek można też zapisywać postęp gry. Okej. Przymknę tylko na chwilę oczy. Na chwilę tylko. No właśnie. Dobra, dość tego. W drogę. Na chwilę, tak? Już świta. Uzupełnijmy zapasy. Aha, tu już nie ma uzupełnienia zapasów. A, nie ma tak dobrze, kurde, nie ma. Przydałoby mi się trochę pełtów, kurcze, jak tutaj... Nie wiem, jak zrobić, kurcze. Mapa. Tutaj mamy co? Co to właściwie jest? Eksterminator stref lęgowych. Na razie nie czuję się. Ale możemy jak najbardziej tutaj wyczyścić tą wieżę. Zobaczmy, co da się zrobić. Jest naprawiony. Możemy jechać. So let's go! Gdzie to jest paliwo właściwie? Przyspieszenie zużywa paliwo, więc zjeżdżaj. Dobra, już widzę, gdzie jest paliwo. Zarąbiste, robimy eco driving. Gdy jechałem tutaj do tej mojej placówki, widziałem wilka, więc wygląda na to, że trzeba tutaj... Cholera! Miałem to zrobić po cichu, ale oczywiście nie pekło. Wracanie do ukrycia. Jeśli wróg cię zauważył, wyjdź z jego pola widzenia i ukryj się. W końcu przestanie poszukiwań. Okej, jednego mniej. Dobra, jedno karabin, strzałowiec. Celuj. Kurde, ty masz coś. A kurde, lecą do mnie. Uciekaj.
O kurczę, ale... Ała... Kucaj, kucaj. Uciekaj, bo mnie zeżer jeszcze wilk. Coś mówiłem odnośnie wilków, nie? Dali, lecz się, Kamil, lecz się i uciekaj. Dobra. Daję radę jeszcze. Jeszcze czterech. O, w ten sposób się zmieniało, dobra. Dobrze. Chciałem zobaczyć tego wilka, ale to chyba na spokojnie dopiero. Okej. Jeszcze dwóch. I tak tutaj nie mam amunicji. To i tak mnie za bardzo tutaj nie raczy. Dobra, pozbierajmy ich. Wabik. Amunicja z tego widzę, że się zbiera sama. To dobrze. To jeszcze tego wilka chciałem pozbierać. O, mięso. Mięsko, mięsko, mięsko z wilka. No i tutaj jeszcze. Gdzie ty jesteś? No, kwestia amunicji jest tutaj taka trochę problematyczna. Trzeba naprawdę uważać. No, bełtów nie mam. Zobaczmy. To się przyda. To na pewno. Kto to był? Teraz cię mam! Kurwa! Wszyscy. Jezu, kop. Ile ludzi udało ci się wkurwić? Wow, okej. Mamy to. Może jednak wezmę to. Jakoś mi się lepiej strzelało z tego. Dobra, to chyba ten generator, ale jest podziurawiony jak sito. Dobra, to powinno załatwić sprawę. No to jazda. Rzuć to! Gdybyś miała naboje, to już bym nie żył, prawda? Bardzo proszę. Nie strzelam do kobiet, jeżeli mam wybór. No to mam wybór? Ja nic nie mam. Nie mam się gdzie podziać. Jezu Chryste.
No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś tutaj podziemny bunkier. No dobra. Przejrzymy bunkier, ale to już w następnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, by zostawić kciuka w górę, jeśli się seria podoba. Ja tutaj się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.